Muszę bardziej oszczędzać. O co chodzi? Trzeba wam czego? Można coś u ciebie kupić? Przyjaciele Zygfryda zawsze są mile widziani. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim czeladnikiem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Panie? Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę uprzejmie. Abyśmy się spotkali w lepszych czasach. Wafail Gwyn. Niech no ja porwę tych skurwysynów, co nocami naszych napadają. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Bywaj. Ale z nieba napierdala. O co chodzi? Trzeba wam czego?
Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być, odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy chędożeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Czego wam trza? Pokaż mi wasze wyroby. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar.
Czego? Pokaż mi wasze wyroby. Pan Chivaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. Czekam na dalsze postępy, Wiedźminie. Wszyscy zasługiwali na śmierć. Dobra robota. Siemko, czekam. Thank you.
wolę karę za niewykonanie rozkazu, niż zmierzyć się z tym czymś. Kim do cholery? Czy ja cię nie widziałem w naszym obozie? Rozmawiałeś z jej winem. Tak, nazywam się Geralt. Jestem tutaj, aby sprawdzić, co się z wami stało. Wiedźmin, chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. Co masz na myśli? Zeszliśmy tutaj, aby odzyskać artefakty pozostałe po elfiej kulturze. Znaleźliśmy drogę do wnętrza świątyni. Kiedy doszliśmy do tego miejsca, stało się coś dziwnego. Poczułem okropny chłód i usłyszałem krzyk. Jeden z moich ludzi wyleciał w powietrze, a jego krew ochrapała ściany. Na drugiego coś się rzuciło. Zaczęliśmy uciekać. Przeżyli tylko ci, których widzisz. Pomścij moich towarzyszy, a nagroda cię nie ominie. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekajmy, może Wiedźmin coś tu poradzi. Diable bars. Kiedy to się skończy? Coś tu jest nie w porządku. Połowa naszego oddziału zniknęła. Słyszałem tylko krzyki dobiegające z tej wyrwy w ścianie. Odzyskałem nadzieję. Thank you.
Słyszałem odgłosy walki. Wiedźminie, żyjesz? Nic ci nie jest? To zlecenie było warte znacznie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Jejwin zapłaci, ile zażądasz. Oddałeś nam wielką przysługę. Ciekawe. W zasadzie niczego nie znaleźliśmy. Żegnaj. I jeszcze raz wielkie dzięki. Kedmil, dzięki za twą pomoc, wilku. Moja zapłata. 300 orenów. I zapomnij, co tu widziałeś, Dwan. Kedmil Gwynblade. Bywaj.
Kedmir Gwynblade. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz ludzi, Iwin? Dlaczego? Domyślam się, że nie pytasz o ideologię, sprawiedliwość dziejową i tym podobne sprawy. Chcesz usłyszeć jakiś mroczny sekret, który skrywam w głębi duszy. Dobrze się domyślasz. Odpowiem na twoje pytanie, jeśli ty odpowiesz na moje. Zgoda. Mieszkałem kiedyś w... Przez... Nie. Że popę... pozost... Rozumiem. Nie, Geralt. Jestem takim sam... Cieszę się, Biały Wilku, że mnie rozumiesz. Bywaj. Thank you.